Dzisiaj temat, jak sądzę, ważny dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy używają sond oscyloskopowych do rzeczy szybszych niż akustyka, ewentualnie no, może trochę, może przesadzam, może trochę bardziej szybkich, bo będę mówił o sondzie oscyloskopowej, tej klasycznej, biernej i no, myślę, że używają jej praktycznie wszyscy elektronicy. Umieściłem to w dziale zaawansowanym, chociaż bo ja wiem, a mniejsza z tym, jaki to dział, nie uważam, żeby materiał był jakiś bardzo trudny, natomiast przydatność oceniam wysoko. No, nie będzie to przydatne dla tych, którzy w ogóle nie używają oscyloskopów. Myślę, że tacy są w zdecydowanej mniejszości. I takich osób, które pracują tylko z układami, no, powiedzmy, poziomu akustyki i lekko nadakustycznych szybkości oraz widma. Tak, to chyba mogę się, powiedzmy, pojawić na ekranie już. Dzień dobry. Nie udało mi się zrobić drugiego filmu na wyjeździe na Kaszubach. Miałem pecha. Akurat tam, gdzie się ulokowałem, robili drogę, która była, bo ja wiem, polna, ale na oko całkiem dobra, ale no, po prostu kopali tę drogę, więc ani nie mogłem się za bardzo ruszyć stamtąd, żeby na przykład pojechać trochę dalej turystycznie. A przy okazji, kopiąc drogę, oczywiście, jak to zwykle, przerywali różne kable, w tym prądu i internetu. Także no, było trochę ciężko, ale już wróciłem i już mogę robić w warunkach bardziej dla mnie wygodnych niż w domku kempingowym. Trochę tak zwanej autoreklamy. Ukazał się numer Świata Radio, w którym jest mój artykuł. Nawet jest tutaj na takiej małej winietce na pierwszej stronie o nim. Więc zachęcam do ewentualnego kupna, jeżeli jeszcze w ogóle to, nie wiem jak to jest, ale może to jest jeszcze do kupienia. Ja po prostu dostałem egzemplarz autorski, więc nie musiałem nigdzie latać i tego kupować. No i z tego po prostu skorzystałem. A temat dzisiejszy jest taki, że właściwie jak już wcześniej powiedziałem, że skarżyłem się, że w tej technice audio są takie jakieś dziwne mity. A w tym, czym ja się zajmuję, mitów, chociaż układy są bardziej skomplikowane, nie ma. No i dzisiaj się biję w pierś. Mam nadzieję, że słychać. Pomyliłem się, znaczy przegapiłem po prostu ten mit. To jest mit sondy biernej. Twardy, nieustępliwy, taki jakiś zombie, nie wiem jak takich w grach, nie znam się na grach, ale myślę, że są w niektórych grach takie zombie, których się zabić nie da. To jest właśnie taki mit. Odcina mu się głowę, a ona odrasta. To jest mit nie samej sondy klasycznej biernej, inaczej zwanej pasywną, tylko mit tego, że można ją zrobić, żeby była szybka. Szybka, czyli na przykład 500 MHz, to jest taki jakby standard sond szybkich. Mam tutaj obok sondy Hewletta-Packarda, które są opisane jako 600 MHz. I wiem, że Tektronix do jakiejś nowej serii zrobił sondy gigahercowe, ale no, jakby to powiedzieć, no właśnie to jest mit, a ten mit ma taki twardy żywot z tego powodu, że ludzie bardzo chcą wierzyć w to, że takie sondy istnieją i oni chcą ich używać. I jakby to powiedzieć, z punktu widzenia producenta, no jak ludzie chcą, żeby ich oszukać, to głupio odmawiać, nie? Więc jakby pomijam to, co tam, te najnowsze wynalazki, zajmijmy się na razie sondą, na razie z absolutne podstawy. Co to jest sonda bierna? To właśnie ta podstawa tej sondy jest właśnie narysowana na tablicy. No i zaraz będę chciał powiedzieć, dlaczego ta szybka sonda, taka właśnie 500 MHz, to w zasadzie jest no taki, jak to powiedzieć, no ewidentny mit. Zajmijmy się najpierw sondą taką, która działa, ona w ogóle to działa. To jest klasyczna sonda bierna.
która właściwie polega na tym, że potrzebując jakiegoś kontaktu między oscyloskopem a układem badanym, lepszego kontaktu niż nie skonkretyzowany kawał drutu, chcemy mieć coś, co przenosi sygnał w miarę wiernie i w miarę możliwości jest odporne na sygnały zewnętrzne, czyli no, zwykły goły drut będzie brał na siebie sygnały z zewnątrz, jeżeli jest nieekranowany, to się będzie działo. No i inne wady, ale już szkoda mi na to czasu, więc wymyślono sondy bierne, które polegają właśnie na takim układzie, czyli mamy oscyloskop. Oscyloskop ma, wejście oscyloskopu ma de facto dwie składowe. Megaom, który musi być megaomem, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, właśnie ze względu na sondy bierne, które są przystosowane do megaoma, a nie do 2 megaomów, ani nie do 10 megaomów, tylko są przystosowane do 1 megaoma, dlatego to jest standard. No i mają jakąś pojemność wejściową. Ona może być bardzo różna. W oscyloskopach starszych, słabszych może być, nie wiem, 30 piko na przykład, albo i więcej. Widziałem takie, co miały 40 piko, ale to było dawno, na szczęście. Czym mniejsza ta pojemność, oczywiście, tym lepiej. No ale jakaś zawsze jest. To jest gniazdo BNC, typowo kabel, typowo tam 1 metr albo metr z hakiem do 1,5 metra i tu cały, że tak powiem, cały dowcip sprowadza się do tego, że w tym miejscu jest opornik. W sondach stosuje się przeważnie specjalne oporniki w prawdziwych sondach robionych fabrycznie, które mają naprawdę 9 megaomów. Cała rezystancja wynosi 9 megaomów tutaj, megaom w oscyloskopie i całość ma rezystancję 10 megaomów. Z punktu widzenia obwodu badanego, który tutaj do tych kolców jest podłączany. I sonda z tego, jak widać, tłumi 10-krotnie. Tu bywa w niektórych słabych sondach przełącznik 1 do 1, 1 do 10. Tu wyjaśnienie dla łatwowiernych. 1 do 1 znaczy nic. To właściwie wtedy nie jest sonda, tylko kawał drutu. No tyle lepsze od kawałka prostego drutu, że jest ekran. Ale to wszystko. To nie jest sonda. To takie położenie 1 do 1, kiedy ten opornik jest zwierany, to znaczy po prostu nic. Więc można tego oczywiście używać. Sam używam czasami, jak mam taką sondę, bo akurat wszystkie, które mam na stole, nie mają przełącznika 1 do 1, bo w szybkich sondach ten przełącznik pogarsza i tak trudną sytuację. Ale kiedy mam, to czasami używam, na przykład do zbadania samej składowej stałej, do tego, żeby zbadać, co się dzieje, nie wiem, we wzmacniaczu akustycznym, to 1 do 1 prawie zawsze wystarcza. Ale na częstotliwościach wyższych niż, bo ja wiem, megahertz, to już mogą być problemy. Dobra, co tu właściwie trzeba jeszcze do tej sondy dodać? Jeżeli to miałoby się składać z opornika 9 megaomów, kabla i przyłączenia do oscyloskopu. Dlaczego tutaj jest na przykład tu, albo czasami tu, pojemność regulowana, taki trymer, który jest dostępny albo w tym długopisie sondy, albo po stronie tutaj tego kontaktu przy oscyloskopie. No, to jest problem taki, że taki dzielnik 9 megaomów, 9 megaomów to jest całkiem spora rezystancja przecież, ten dzielnik działałby dobrze, gdyby nie było w tym układzie żadnych pojemności. Ale są. I tu mamy 9 megaomów, a tutaj mamy tak, pojemność kabla, mówimy na razie o małych częstotliwościach, pojemność kabla i pojemność wejściowa oscyloskopu. Więc za tym opornikiem 9 megaomów, z punktu widzenia sygnału, który tutaj wchodzi, mamy pojemność kabla, tu zaznaczyłem to tym zielonym, no i pojemność oscyloskopu, one się w zasadzie z punktu widzenia tego wejścia, te dwie pojemności się sumują. Więc mamy tutaj taki brutalny wytracacz częstotliwości, brutalny filtr, 9 megaomów i te dwie pojemności. Typowy kabel, tak żeby mieć orientację, chyba już o tym mówiliśmy, ale tutaj powtórzę, typowy kabel 50-ohmowy,
nie stosuje się 50-ohmowych w lepszych sondach, ale to później. Typowy kabel 50-ohmowy może mieć mniej więcej 100 pikofaradów na metr, czyli 1,5-metrowy może mieć tak ze 150 pikofaradów plus powiedzmy 30 tutaj pikofaradów, 180 pikofaradów. Jeżeli pomnożymy to i wyliczymy stałą czasową, a z tego częstotliwość górną graniczną z 9 megaohmami, to nie ma co zbierać. Więc po to jest właśnie to CK, żeby wyrównać tłumienie i stworzyć tak zwany dzielnik skompensowany, czyli wyrównać tłumienie dla składowych stałych, oporniki, składowych zmiennych, kondensatory, czy pojemności właściwie, kondensator i dwie pojemności. I po prostu to musi być tak, że jeżeli tutaj jest 180 pikofaradów, a tutaj i podział opornikami jest 1 do 10, a tutaj jest razem 180 pikofaradów, tak żeśmy przyjęli, czyli 150 piko, tu 30 piko, no to CK powinno być równe 180 pikofaradów przez 9. Wtedy dzielnik jest skompensowany i dla składowych stałych i dla składowych zmiennych wtedy dzieli tak samo. No i to jest idea tej najprostszej sondy biernej i tutaj nie ma co się kłócić, to działa. Natomiast to nie jest mit, taka sonda działa, ale taka sonda, tak prosta, tak mniej więcej z gruba szacując, działa do, bo ja wiem, 30 MHz, jakoś tak. Dalej zaczynają się strome schody. Znaczy, może nie od razu strome, ale no pierwsze coś, co niestety przy wyższych częstotliwościach trzeba uwzględnić, to to, że taka zamiana kabla na skupioną pojemność jest możliwa tylko dla tak wolnych sygnałów, dla których cały ten 1,5-metrowy kabel jest jednym kawałkiem. Nie ma przestrzenności, mówiliśmy o tym trochę wcześniej. Tylko wtedy można tak przyjąć. Dla szybszych sygnałów ten kabel już jest prowadnicą falową i sygnał po tym kablu ma prawo propagować, jeżeli jest impulsowy, a jeżeli to jest sygnał sinusoidalny, to ma prawo w nim powstać na przykład fala stojąca. No i dlatego właśnie zaczynają się problemy, że takie podejście zatrzymałoby jakby możliwości sondy na mniej więcej kilkudziesięciu megahercach, a my chcemy więcej i więcej. Więc ja tego nie chcę rozwijać, bo to jest bardzo skomplikowane zagadnienie, chociaż sama sonda jest bierna, pasywna, czyli składa się z samych elementów biernych, oporników, cewek, kondensatorów. Taka sonda szerokopasmowa ma bardzo dużo w sobie elementów. Popatrzcie na takie, zresztą pokażę Wam zdjęcia, na te takie charakterystyczne pudełka przy przyłączu do oscyloskopu. Tam jest bardzo złożony układ bierny, który jest taką próbą ratowania tej sytuacji. I nie chcę tego rozwijać, ponieważ właściwie nie o to mi chodzi, żeby tłumaczyć, jak się robi sondy te szerokopasmowe, tylko tak zasygnalizuję. Jak z tego próbujemy wyjść? Jeżeli tutaj ma być... Jeżeli tutaj musimy uwzględnić to, że kabel doprowadzający sygnał do oscyloskopu jest jednak prowadnicą falową, więc sygnał tam propaguje, to musimy chociaż trochę spróbować dopasować ten kabel. W związku z tym na przykład jedna z rzeczy, które się robi w takim układzie, to jest wprowadzenie niezależnie od tego opornika 10-megaohmowego, takiego opornika, który jakby zbliża tę sondę bierną do sondy rezystancyjnej, która będzie na samym końcu, do której zrobienia Was namawiam i na mojej stronie już nawet dawno temu umieściłem przepis kuchenny na to. I tu jest próba, taki opornik może mieć, bo ja wiem, 1 kiloohm, 2 kiloohmy, załóżmy, że 2 kiloohmy.
zamienia się zwykły kabel w takiej sondzie 50-ohmowej, absolutnie nie używa się. Używa się kabli z bardzo dużym oporem charakterystycznym. A żyła środkowa takiego kabla jest zrobiona z oporowego drutu. Dlaczego? Dlatego, że ten kabel i tak czy siak nie może zostać dopasowany, bo na samym końcu jest oscyloskop, typowo z 1-megaohmowym wejściem, a powinien mieć, nie wiem, 50 ohmów. Może jeżeli tutaj Z0 jest na przykład, opór charakterystyczny jest, bo ja wiem, maksymalne co widziałem to 130 ohmów. Bardzo cienki drut żyły środkowej i aż 130 ohmów to jest bardzo dużo jak na kabel koncentryczny. Cienki, no bo jak ktoś by miał rurę taką kanalizacyjną, to mógłby zrobić jeszcze większe Z0, ale trochę byłby niewygodny wtedy na stole taki sztywniak. Więc 130 ohmów, no to tutaj musiałoby być gdzieś 130 ohmów, ale jest 1 megaohm. Oczywiście, że możemy zaterminować wprost, ale wtedy nie będzie działania normalnej sondy o dużej rezystancji. Miało być 10 megaohmów. Więc to jest taka próba. Tu próbujemy wpuścić sygnał jakby prądowo w kabel. Potem próbujemy tak zaterminować dla wysokich częstotliwości, ale tylko dla wysokich. A dla niskich częstotliwości, żeby to działało tak jak to, co tutaj jest narysowane. I to jest tak naprawdę próba zrobienia czegoś niemożliwego. Jakoś konstruktorzy sobie z tym lepiej lub gorzej radzą. Pokażę Wam wyniki tego, jak to wychodzi. Nie ma sensu według mnie w to wnikać jakoś specjalnie głęboko, bo takie głębokie wniknięcie miałoby sens wtedy, gdybyśmy mogli samodzielnie na przykład zrobić taką sondę dobrze. Ale według mnie praktycznie nikt nie ma takiej możliwości, choćby ze względu na niedostępność tych kabli. To są specjalne kable tylko do sond z żyłą oporową, która w dodatku przeważnie się, jak będziecie naprawiać taką sondę, bo jak się zepsuje, nie zdziwcie się, ona się przeważnie nie lutuje, bo to jest drut oporowy, który akurat ma taką wredną właściwość, że lutować się nie chce. Więc zdobycie, nawet nie wiem, może w tej chwili już można zdobyć taki kabel do sondy, ale jak wtedy, kiedy sprawdzałem, no to było wprawdzie kilkanaście lat temu co najmniej, to absolutnie takiego kabla się zdobyć nie dało. Najwyraźniej producenci kabli robili je tylko na zamówienie dla firm robiących sondy do oscyloskopu. Więc nie da się zrobić szybkiej transmisji sensownej, jeżeli jest kabel. Tu jest główny sztos. Jest kabel, jest możliwość transmisji kabla, propagacji sygnału, szybkiego sygnału przez kabel lub fali stojącej, a nie można wprost zaterminować tego, czyli tu jest, załóżmy, no nie 50 ohmów, nie będzie 120 czy 130 ohmów, 130 ohmów, no dobra, to można zrobić, ale gdzie ta rezystancja? Jeżeli tutaj by było 130 ohmów, a tutaj pozostałoby 9 megaohmów, no to tłumienie tej sondy zrobiłoby się zamiast 1 do 10, 1 do, nie wiem, 10 tysięcy czy coś takiego, czyli sygnał by zniknął. No i tutaj się próbuje po tej stronie, w tym miejscu, w sondach tych bardziej zaawansowanych, jest takie pudełko, w którym układem biernym, takimi filtrami, próbuje się uzyskać taki no, zgniły kompromis między sondą taką klasyczną tego typu, czyli dzielnik skompensowany z wysoką rezystancją, a sondą de facto rezystancyjną, do której będę Was namawiał na samym końcu. I chyba tytułem wstępu to tyle. Jeszcze raz podkreślę, to jest to, że można taką sondę mieć na przykład na 500 MHz, jest to mit. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają pomiary takich sond i co to właściwie znaczy sonda akurat 500 MHz. I siedzi w tym zagadnieniu mnóstwo takich trudnych rzeczy, na które ludzie w ogóle nie chcą zwracać uwagi. Jeżeli ktoś na przykład w ogóle wymaga od producenta, żeby dał mu sondę 500 MHz, to znaczy, że oscyloskop ma co najmniej tyle samo, ale ludziom się w ogóle nie chce zastanawiać nad parametrami tych sond,
A no, uczciwi producenci te parametry w zasadzie podają. No i teraz, gdzie jest w ogóle, co to znaczy, pomijając jak to jest skonstruowane, jest sobie sonda i ma 500 MHz. Co to właściwie znaczy? Pewnie się też nie zastanawialiście, więc spróbujmy teraz do tego dojść. Co to właściwie znaczy? Sonda ma napisane 500 MHz. To znaczy co? Otóż wyjaśniam, to znaczy, że uwaga, bo tu jest problem definicyjny. Jak producenci definiują, że sonda ma tyle? I tutaj niekoniecznie łatwo jest dostać informację, jak to jest mierzone, ale da się ją wygrzebać, a czasami nawet jakby potwierdzają to specjalne końcówki do sond. Pokażę Wam na zdjęciach. Za chwilę po tym wstępie przy tablicy przejdę do zdjęć i wyników pomiarów. Otóż sondę mierzy się w taki sposób, że bierze się tę sondę i przystawia się do generatora typowego laboratoryjnego, generatora, który ma 50 ohmów. Mamy generator. Przykładamy sondę. Jedna z sond, którą mam, ma uczciwe przejście z końcówki sondy na BNC. Pokażę Wam na zdjęciu. Dołączamy się do generatora typowego laboratoryjnego, 50-ohmowego, i w takim pomiarze powinniśmy, zwłaszcza wtedy, kiedy mierzymy sinusem, powinniśmy zobaczyć maksymalną częstotliwość górną graniczną 500 MHz, bo akurat mówię o tych właśnie skrajnych sondach. No i teraz, na czym polega ograniczenie pasma? Toż w tej sondzie nie ma żadnych tranzystorów, nie ma żadnych elementów aktywnych, więc co ogranicza pasmo właściwie? No, tak naprawdę cały ten tor ogranicza pasmo, ale pierwsza rzecz, która powinna nam przyjść do głowy, to no, oporniki nie ograniczają pasma. Dalej niby mamy tę kompensację, więc one też nie ograniczają pasma. Więc niezależnie od tego, co tu jest w środku, to musimy stwierdzić, w środku jest pojemność. To ona będzie ograniczała pasmo sondy. Jest pojemność wejściowa sondy, tu jest kolec ten pomiarowy, tu gdzieś masa, koniecznie trzeba połączyć tak zwaną krótką masą przy szybkich sygnałach, to też będę o tym mówił. No jest pojemność wejściowa sondy, nie mylić z pojemnością wejściową oscyloskopu. Nazwę to, tutaj dam literkę S, że chodzi o sondę tym razem. No i teraz producenci podają czasami uczciwie, że ta pojemność jest na przykład dla sondy Hewlett-Packarda, którą będę Wam pokazywał, to jest 9 pikofaradów. I mam też drugą sondę, 500, też 500 MHz, obie są 500 MHz, firmy Texas, znacznie tańsza, jakbym miał kupić tego HP od nowa. Dostałem z oscyloskopem, ale gdybym miał kupić, to raczej nie. No to ona ma 11 pikofaradów. I co nam to mówi? Ludzie w ogóle na to nie zwracają uwagi. Ta pojemność, czy ta pojemność tej sondy, niezależnie od tego, czy jest tyle, czy tyle, z tą rezystancją tworzy filtr dolnoprzepustowy. No i tutaj uwaga, ciekawostka. Żeby sonda miała, żeby to coś, cały ten tor, żeby miał 500 MHz, można to policzyć, prawda? 500 MHz liczymy z tego stałą czasową dzielimy przez 50 ohmów. I to wychodzi mniej więcej 6,3 pikofarada, o ile się nie pomyliłem w obliczeniach, to mniej więcej tyle wychodzi. Tak. 6,3.
Więc nawet lepsza z tych sond, która ma 9 piko podana przez producenta, nie to, że jakby ktoś ściemnia. No nie, podają tyle. No to w zasadzie, sami widzicie, to się już nie zgadza. I to no, nikim nie robi wrażenia, bo nikomu się nie chce dokonać tego przeliczenia. Nie wiem czemu. To nie jest trudne. Dlaczego to jednak, mimo to, że ten wynik jest, tutaj się nie zgadza, dlaczego to jednak mimo wszystko ta sonda HP zwłaszcza, może nie zwłaszcza, z grubsza jednak coś w rodzaju 500 MHz ma? No właśnie dlatego, że tutaj są robione różne sztuczki. Tutaj jest przejście na jakby taki jakby drugi tor niskorezystancyjny z takim ukrytym terminatorem. Rezystorem terminującym, który jest podłączony poprzez filtr tylko dla składowych wysokozmiennych. I tutaj jest filtr, przepraszam, tutaj jest taki rodzaj takiego drugiego toru z dopasowaniem, który ten tor dopasowany pracuje z kablem. RT jest z grubsza przystosowane do tego kabla. A, nie powiedziałem, dlaczego żyła środkowa jest oporowa. Tylko zacząłem o tym mówić, ale się zgubiłem we własnej mowie. Otóż w tym kablu są odbicia. Sygnał leci, nie jest prawidłowo zaterminowany. To terminowanie jest takie ledwo działa. Więc jest odbicie od tego miejsca, bo nie ma dopasowania. Megaohm nie dopasowuje kabla, który ma 130 ohmów. Więc to odbicie leci w tę stronę. A potem tutaj znowu niedopasowanie i znowu się odbija. Więc żyła środkowa oporowa właśnie po to jest oporowa, żeby wytracać te latające po tym kablu w tej nazad odbicia. Dzięki temu nie widzimy takich ostrych oscylacji, jakie byśmy mogli zobaczyć, gdyby to była żyła bezstratna. Tu ta stratność się opłaca, ale też jakby zwróćcie uwagę, jakim kosztem robimy w ogóle to pasmo, czyli musimy walczyć z odbiciami, bo nie mamy na nie sposobu, tam one będą, więc zwalczamy odbicia taką drastyczną metodą, że stosujemy stratny, specjalnie stratny drut w środku, o ten sygnałowy. Więc wracając do tego wątku pojemnościowego, dzięki temu, że tutaj jest ten jakby drugi tor, ten czerwony, że tak powiem, to mimo to, że ta pojemność dla składowych wolnozmiennych, czyli to jest pojemność zmierzona na przykład kilohercem, te dwie pojemności, kilohercem czy nie wiem, 100 kilohercami, kiedy właściwie mamy do czynienia z tą sondą pierwotną, taką klasyczną, ale dla wyższych częstotliwości ta pojemność już nie wygląda de facto, nie jest 9 pikofaradowa, tylko mniejsza, no i dzięki temu można jednak, chociaż pozornie tutaj jest pojemność większa niż dopuszczalna dla tego pasma, dla 500 MHz, jednak uzyskujemy coś w rodzaju 500 MHz. Ale teraz przechodzę do głównego wątku. Jeżeli sonda przy 50 ohmach daje radę na granicy i pokazuje te 500 MHz, załóżmy, że pokazuje prawidłowo, pokażę Wam, że to nie jest wcale oczywiste, to przyjrzyjmy się temu na chłodno. Mierzymy to w taki sposób. Bierzemy sondę, przykładamy do generatora 50-ohmowego, sinusem dojeżdżamy, lepiej dla wyników pomiaru, żeby to był sygnał sinusoidalny, żeby generator był po prostu strojony. Mierzymy i wychodzi. Ale jeżeli to jest sytuacja taka, że mierzymy na 50 ohmach, no to ta stała czasowa wynika z 50 ohmów i tej rzeczywistej dla wysokich częstotliwości pojemności sondy. Ok, no ale co to znaczy? To znaczy, że mierzymy w sytuacji takiej, która jest w ogóle dyskusyjna, czy potrzeba używać sondy. Chyba się zgodzicie. No jeżeli jest generator 50-ohmowy, to
po co używać sondy tłumiącej 10 razy, jeżeli można po prostu użyć zwykłego toru dopasowanego, wziąć kabel koncentryczny 50-ohmowy, zaterminować na końcu, czy też włączyć w oscyloskopie 50 ohmów i zobaczyć ten sygnał, że tak powiem, bez łachy. Otóż to właściwie jest takie na granicy uzasadnienia technicznego. Wynik będzie z całą pewnością lepszy i bardziej prawidłowo zobrazowany będzie ten sygnał, jeżeli podłączymy się do 50-ohmowego generatora 50-ohmowym kablem dopasowanym. Jedyna różnica jest taka, że no, nie każdy węzeł w układzie, który ma 50 ohmów, można bezkarnie obciążyć kolejnymi 50 ohmami, bo to oznacza, że ten węzeł w tym momencie już, jeżeli podłączamy kabel dopasowany, to znaczy, że podłączamy tam drugie 50 ohmów do tego, co już jest. Czyli to nie jest teraz już generator, tylko jakiś akurat przypadkowo taki punkt w układzie badanym, który ma 50 ohmów rezystancji wewnętrznej. I podłączamy tam kabel i możemy powiedzieć, no dobra, ale to zepsuła się amplitudę dwa razy. Zjadłby się amplitudę. To jest wada podłączenia się z kablem dopasowanym do miejsca, które może nie jest przystosowane do obciążania takim właśnie obciążeniem dodatkowych 50 ohmów. I to jest jedyne uzasadnienie, dla którego nam można by było w tym momencie użyć sondy, a nie kabla. Ale jeżeli chodzi o pomiar, nie wiem, generatora, to sami rozumiecie, absurd. Mam generator 50-ohmowy, mogę wziąć zwykły kabel BNC, podłączyć do oscyloskopu, będę miał na 100% lepszy sygnał, bardziej pewnie zobrazowany niż poprzez sondę. I teraz to by znaczyło, że tak. No dobra, ta sonda pokaże 500 MHz, załóżmy, że jest zrobiona idealnie i że te wszystkie problemy nie wyłażą, które tylko zaznaczam tutaj. I ma te 500 MHz, ale dla 50 ohmów. A co będzie, jeżeli układ badany złośliwie nie ma akurat 50 ohmów, tylko więcej, na przykład 100 ohmów? Bo dlaczego miałby mieć... Każdy punkt w układzie badanym miałby mieć 50 ohmów. Mam nadzieję, że widzicie, do czego zmierzam. Przy 50 ohmach ta sonda być może wykaże się swoim pasmem. Ale już dla 100 ohmów mamy jakiś punkt w układzie, który ma 100 ohmów rezystancji wewnętrznej, 300 ohmów, 200, kilkadziesiąt, 600. I dotykamy tą sondą, myśląc, że ona nam pokaże 500 MHz, jeżeli będzie trzeba. I tutaj się z całą pewnością niestety mylimy. Już dla 100 ohmów, pokażę Wam pomiary, już dla 100 ohmów niestety już ta sonda nie może mieć 500 MHz. No nie może mieć. Więc to oznacza, że w sytuacji praktycznej, gdzie no nie możemy liczyć, że każdy węzeł w układzie badanym ma 50 ohmów, no chyba, że ktoś umie tak zaprojektować, ja nie potrafię. Rezystory w kolektorach, no mogą mieć, no rzadko, bywa, że mają 50 ohmów, ale to przeważnie oznacza, że to jest no, najprawdopodobniej wyjście z układu. I tam i tak można podłączać kable koncentryczne. Ale mogą mieć 75 ohmów, mogą mieć 120, 150, właśnie, no nie wiem, 300 ohmów. I wtedy, uwaga jeszcze raz, stała czasowa przy 300 ohmach na przykład wzrasta sześciokrotnie. To oznacza, że mniej więcej pasmo tego toru spada sześciokrotnie. Pojemność wejściowa sondy z tą rezystancją, już w tym momencie te przeciwdziałania, które są zrobione w środku, nie mają szansy zadziałać. No i dla rezystancji 50 ohmów sonda ma swoje pasmo, być może, ale to też jest dyskusyjne, ale załóżmy, że ma, a dla rezystancji większych nie. No i to jest właśnie ten mit, o którym Wam w tej chwili opowiadam. My odruchowo, patrząc na sondę, zwłaszcza dobrej firmy, patrzymy, że ona ma napisane 500 MHz i zakładamy, że ona nam pokaże te 500 MHz. Tak? Powiedzmy,
Tak, w dobrych sytuacjach owszem, pod warunkiem, że jest w pełni skalibrowana i to nie dotyczy tylko kalibracji tutaj tego dzielnika, takiego charakterystyczne rysunki z przerzutem albo z miękkim dojściem do grzbietu, nie chcę się tym teraz zajmować, tylko kalibracja jest zrobiona dla WC, no to wtedy być może pokażę te 500 MHz. Pod warunkiem, że rezystancja będzie o taka albo mniejsza. Przy czym przy mniejszej też może nie, też może być problem, ale no to już pomijmy to. Podsumowując, sonda jest mierzona w takich warunkach, które nie przekładają się na praktykę, ponieważ większość węzłów, których dotykamy w układzie badanym, ma nie 50 omów, tylko więcej. A jak ma więcej tych omów, zwłaszcza nawet no, dwa razy więcej, 100 omów, a tym bardziej jeszcze więcej, nie ma mowy o tym paśmie. Nie ma mowy. Nie da się. To jest mit. No, to chyba przekazałem to, co najważniejsze na poziomie teoretycznym. A teraz chcę Wam pokazać, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w miarę szybko. Pokażę Wam zdjęcia sprzętu, który badałem. Dwie sondy, takie właśnie bierne, tych dwóch firm. Hewlett-Packard, później ta sama sonda była sprzedawana już jako Agilent czy Agilent, chociaż na samej sondzie ciągle było napisane HP, ale to szczegół. I sonda, no taka tańsza firmy Texas. Uwaga, nie mylić z Texas Instruments, to jest firma po prostu Texas, tak się nazywa. No też ma 500 MHz i jest te 500 MHz w tej firmie, w tej w sondzie Texas, to jest trochę gorsze 500 MHz. Zobaczycie na zdjęciach. Zaraz przejdziemy do tych właśnie zdjęć i wyników pomiarów. No i tutaj widzicie te sondy, które badałem. Zaczynamy od przypomnienia, że istnieje coś takiego jak krótka masa. Tu jest ten fajny patent w obu sondach ze sprężynową masą. Ktoś, kto to wymyślił, powinien dostać przynajmniej order, bo to bardzo cwany pomysł, to bardzo pomaga. I ogólnie uwaga taka, jeżeli sonda naprawdę ma pokazać jakąkolwiek swoją szybkość, jeżeli to jest sonda kilkuset megahercowa, no niestety koniecznie trzeba umieć korzystać z takiej krótkiej sondy. Z rzadka się okazuje, że można sobie odpuścić, ale w większości przypadków krótka sonda jest wymagana, co zresztą no, na następnych zdjęciach, które obrazują pomiary z sondą długą i krótką, będzie widać. Ten slajd to jest pokazanie tego, jak się de facto mierzy. To zdradza niejako, jak się mierzy pasmo sondy. To, co widzicie tutaj, to jest przejściówka, jakby końcówka sondy, tutaj od tej strony, przejście na BNC. I po prostu ten wtyk BNC, taki dziwnie trochę wyglądający, ale to jest wtyk, wsadzamy do gniazda generatora 50-ohmowego i mierzymy w ten sposób pasmo. Z drobną złośliwą uwagą, jak chcecie wierzyć, że wasza sonda jest dobra, to mierzcie na generatorze sinusoidalnym i broń Boże, nie wychodźcie poza częstotliwość 3-decybelową, bo potem się może okazać, że jest jakieś kolejne zafalowanie charakterystyki, co wychodzi na pomiarze z generatorem impulsowym. O tym będzie później, bo ja używałem generatora impulsowego. Następny slajd to jest moja straszliwie siermiężna sonda rezystancyjna 1 kOhm. Specjalnie pokazuję Wam ten wariant, bo mam zrobioną wersję lepszą, taką w obudowie metalowej, taką porządnie, dużo porządniej zrobioną, ale ta siermiężna sonda w rurce po strzykawce 1 ml spokojnie sobie radzi, ma około 1,5 GHz pasma. Tu jest kolec, tu jest kolec, to jest kolec gorący. To jest kolec masy, tam słabo ruchomy, obracający się na śrubce. Tutaj niestety nie umiałem zrobić takiej fajnej sprężynki. No i długa sonda, tak jak normalnej sondzie. I bardzo Wam sugeruję, no spróbujcie jednak, jeżeli robicie szybkie rzeczy albo chcecie iść w tę stronę, to takie narzędzie bardzo Wam się przyda.
No dobrze, jedźmy dalej. Tutaj tak na marginesie, nie chcę tego rozwijać, bo to nie ten temat, ale to jest sonda detekcyjna ze zdjętą obudową. Obudowę stanowi kawałek termokurczki. To też jest płytka no, taka wyrzeźbiona dłutem w zasadzie i to sobie świetnie radzi. To jest duodioda, tutaj słabo ją widać w tym miejscu. To jest duodioda Schottkiego, akurat teraz już nie produkowana, ale są bardzo podobne, nawet lepsze diody podobnych typów i wyprowadzenie jest po prostu na woltomierz, czyli jak trzeba zmierzyć amplitudę jakiegoś sygnału w układzie, to taka sonda poda Wam, że sygnał zmienny w tym miejscu jest taki, a taki, chyba że jest bardzo mały, tak mały, że diody Schottkiego sobie z tym sygnałem nie poradzą. No ale powiedzmy już, bo ja wiem, kilkuset miliwoltowy sygnał ta sonda potrafi zdetekować, ale to nie temat na dzisiaj. Tutaj są przyłącza od strony oscyloskopu, od lewej, to jest po prostu zwyczajnie kabel 50-ohmowy, przejście z SMA na BNC, bo tak BNC ma oscyloskop. To jest sonda Texas, akurat odwrócona tą stroną, gdzie są regulatory do wielkiej częstotliwości. I to jest sonda HP, odwrócona, że tak powiem, twarzą do nas. Obie sondy mają właśnie te pudełeczka przy przyłączu do oscyloskopu, bo tutaj właśnie się dokonuje w tych pudełeczkach ta trudna sztuka, de facto niemożliwa, czyli godzenie ognia z wodą, czyli próba wyrównania charakterystyki przejściowej po próbie przesłania jakby dwóch frakcji, jakby niezależnym trybem, ale przez jeden drut. No i tutaj się próbuje właśnie to posklejać z lepszym lub gorszym skutkiem. Sonda HP, a to jest zwykłe BNC od sondy mojej rezystancyjnej, bez żadnego tutaj dodatkowego układu, bo tu jest proste BNC. Uwaga, ten oscyloskop ma wejścia ustawialne na 50 ohmów. A jeżeli jednak używacie oscyloskopu, który ma tylko mega ohm, no to musicie też tutaj dorobić coś w tym miejscu, czyli dorobić w tym miejscu, musi się pojawić jak najbliżej tego gniazda opornik terminujący 50-ohmowy, a dla jak ktoś nie ma 50-ohmowego, to 51 też może być. Dobra, no i teraz pierwszy pomiar, to jest pomiar jakby odniesienia. Tutaj widzimy ten żółty przebieg, to jest skok z generatora jednostkowego, z tu pikosekundowego, to jest bardzo szybki skok. Ten oscyloskop nie jest w stanie go zobrazować poprawnie w pełni, ponieważ jest za wolny. Czas własny tego oscyloskopu to jest około 230 pikosekund, więc no po prostu tutaj widzimy z grubsza czas własny tego oscyloskopu w tej chwili. No przebieg nie jest idealnie płaski, ale przy tych szybkościach uzyskanie takiego płaskiego skoku tutaj z bardzo równym takim zboczem, to jest przy braku technologii dostępnej typu scalak z Kremo-Germanu na przykład, to jest bardzo, bardzo trudne, więc to normalne, że samodzielnie robione generatory skoku na taką prędkość muszą mieć jakieś zafalowania. Przy okazji ten oscyloskop, chociaż to jest Agilent, ma głupi algorytm mierzenia czasów narastania, bo zobaczcie, on tu pokazuje 820 z hakiem pikosekund, tymczasem tak naprawdę skok jest ułamkiem, jak widzicie, działki. Tutaj mam nadzieję, że widzicie, że tu jest działka, to jest szerokość działki, a działka jest 500 pikosekund, więc czas narastania to jest mniej więcej stąd dotąd, 10-90% przypominam. Na wszelki wypadek, ale algorytm widzi koniec, to 100% widzi gdzieś chyba tutaj, w związku z tym gdzieś ustawia punkt odniesienia zupełnie nie w tym miejscu, co trzeba. Uważajcie na to, bo dużo oscyloskopów robi takie błędy, w tej albo w innej sytuacji robi błędy przy bardziej skomplikowanych kształtach skoków z pomiarem czasu narastania, nie wierzcie w to ślepo. Dobra, to będzie nasz punkt odniesienia. Tak wygląda sygnał z generatora. Tutaj ma takie lekkie zafalowania i takie miękkie dojście, jak widzicie. On powinien tutaj wskoczyć na taki poziom i tutaj być płasko, tak jak na tym poziomie, jak tutaj. No ale tak i oscyluje i trochę miękko dochodzi
te są jakby takie dwa procesy, miękko dochodzi do grzbietu. Dobra, a teraz no, pierwsza sonda do pomiaru to jest sonda firmy Texas, chyba mówiłem, to jest Texas, a nie Texas Instruments, to jest zupełnie co innego. Nazywa się w ten sposób, formalnie jest 500 MHz i z grubsza mniej więcej tę częstotliwość, jakby to powiedzieć, jak zagryziemy zęby, to ona tę częstotliwość ma. To jest przebieg odniesienia. Spowolniłem podstawę czasu, tu jest aż nanosekunda na działkę, żeby było widać oba przebiegi naraz. To jest pionowy praktycznie przebieg z generatora poprzez kabel dopasowany, a to jest sonda. I tutaj już oscyloskop nie kłamie, tu jest takie nieprzyjemne przełamanie na zboczu, no trudno. No i tutaj oscyloskop pokazuje 1,9 nanosekundy, co się z grubsza z pomiarem ręcznym zgadza. Więc na wszelki wypadek teraz tak. Własny czas narastania tej sondy, czyli ten, co wynika z 500 MHz, przeliczenie jest, przypominam, 0,35 przez FG, czyli 0,35 przez 500 MHz to daje 700 pikosekund. No to jak widzicie, nie ma 700 pikosekund, ale uwaga, to jest długa masa, czyli tutaj przyczepiłem się na długiej masie, żeby pokazać, jak ważna jest ta no jednak krótka masa. I teraz uwaga, przechodzimy do krótkiej masy. Czas narastania jest zdecydowanie lepszy, za to pojawił się taki obywatel przerzut okropny, ale to jeszcze nie jest to, co jest to, co może być najgorsze. Już w tej chwili czas narastania jest rzeczywiście koło 1 nanosekundy, czyli już blisko tych 700 pikosekundom. Można tutaj się spierać, gdzie jest punkt odniesienia, więc no, to jest mniej więcej nanosekunda. Przyjmijmy, że to jest dobrze. Przepraszam Was za te tutaj kursory dwa, one są zupełnie tutaj niepotrzebne. Zapomniałem ich skasować z ekranu, żeby nie przeszkadzały. No i widzicie jakby jaka jest różnica między szybkością narastania no, poprawną, a szybkością narastania sondy. No ale to jakby, jeżeli ona ma mniej więcej te 700 pikosekund czy nanosekundę, to jest ok, bo ona nie ma mieć pasma takiego jak oscyloskop. Oscyloskop ma 1,5 GHz. Dobra, a teraz sprawdźmy, co się dzieje, jak to wygląda dla sondy HP. To jest sonda HP 1160A, formalnie 500 MHz. I tu już jest inny obrazek. I tutaj obrazek na długiej masie jest taki, jak widzicie, z takim jakby takim wypłaszczeniem na środku zbocza. Czas narastania jest podobny do poprzedniego, czyli 1,8 nanosekundy. Mierzony ręcznie jest podobny. No, z tym, że no, trzeba było przyjąć tu punkt odniesienia 10% i tu punkt odniesienia 90%. No i to wygląda jak wygląda. Jest długa masa, więc sonda ma prawo nie pokazywać swojej pełnej szybkości. No a teraz będzie, uwaga werble, teraz będzie na krótkiej masie. No i to już jest tak pokręcone, że ja, chociaż mam no, duże doświadczenie z, jakby to powiedzieć, z odczytywaniem czasów narastania w różnych dziwnych sytuacjach, gdzie są oscylacje, tutaj wysiadłem, ponieważ ta część szybka jest szybsza niż wynikałoby z parametrów sondy, ale no wyraźnie to jest, no bo to jest jakieś pół nanosekundy, nawet mniej. No ale to nie jest pełny czas narastania, bo tutaj po drodze jest jeszcze taka straszliwa oscylacja, o tutaj, i nie wiadomo w ogóle co z tym robić, aż w oczy szczypie po prostu ten obrazek. No i to jest sonda no, do dobrej firmy, no, topowej firmy, i no niestety to właśnie tak wygląda jak wygląda. Nie potrafię tego wręcz interpretować. Także no ona prawdopodobnie, no z grubsza ma to swoje pasmo, ale prawdopodobnie tak jak i poprzednio ten przerzut w sądzie o tej tutaj Texas, to coś to jest prawdopodobnie odbicie w kablu. Trudno to na 100% stwierdzić, ale no tak stawiam powiedzmy 60-70% na to, że to jest po prostu pierwsze odbicie, które nie zostało zgaszone przez żyłę rezystancyjną. No wracamy do tego obrazka. Tutaj jest prawdopodobnie też to odbicie, tylko że w innym miejscu. I tutaj oscylacja wyostrza zbocze, bo takie coś jest możliwe. No i jakby to powiedzieć, no i spróbujcie teraz z tego skorzystać, z tej magicznej wartości tej sondy, że ma pasmo 500 MHz.
No powtórzę jeszcze raz. No niestety to jest mit. No i teraz sonda rezystancyjna, do której namawiam wszystkich, którzy chcą iść w stronę szybszych układów albo już się nimi zajmują. Naprawdę się opłaca wyrzeźbić tę sondę kozikiem, tak jak to zrobiłem, albo możecie oczywiście zrobić dużo bardziej elegancko, ale nieelegancka sonda też działa, jak widać. Zobaczcie, tutaj jest przebieg odniesienia, tutaj jest przebieg sondy rezystancyjnej, 1 kOhm, krótka masa i czas narastania jest bardzo zbliżony do tego, co pokazuje oscyloskop sam z siebie. To, co się nie zgadza, to na przebiegu sondy nie widać tego powolnego dochodzenia do grzbietu. O, tutaj to jest w prawdziwym sygnale, to wygląda tak. Tutaj sonda jakby poprawia kształt, ale no, de facto fałszuje kształt. Nie ma tego powolnego dochodzenia, to znaczy, że sonda ma lekki przerzut po zboczu i trochę podbija sygnał de facto do góry, co w połączeniu z tą słabością tutaj sygnału z generatora daje w miarę niezły przebieg. Powtarzam, przy tak szybkich sygnałach oscylacje po zboczu, tak te, które widzicie, to są bardzo nieduże oscylacje. To każdy, to kto się zajmował szybką techniką impulsową, nie, że używa aparatury Keysighta albo Tektronixa, tylko robi sam, to wie, że takie oscylacje to jest po prostu świetny wynik. No i następna sprawa. Tu znowu pokazuję najpierw przebieg odniesienia. Mamy tor dopasowania. Znowu oscyloskop kłamie obrzydle tutaj, bo prawie nanosekundę czasu narastania. W rzeczywistości to jest tyle. To już mówiłem o tym, nie ma się co rozwodzić. I teraz będę robił następujący eksperyment. Do toru dopasowanego będę dokładał sondę bierną albo rezystancyjną i będę sprawdzał, jak ta sonda zmienia sygnał. Przy czym ciągle obserwujemy sygnał na wyjściu toru dopasowanego. Czyli mamy generator, kabel 50-ohmowy i dopasowanie w oscyloskopie. I po prostu na wyjściu samego generatora, które jest odsłonięte, bo to jest goła płytka, dotykam sondą do ścieżki, która jest ścieżką wyjściową przy gnieździe. Dotykam sondą. I teraz pierwsze rozumowanie mogłoby być takie. No dobra, jeżeli dotykam sondą, która ma 10 megaohmów rezystancji do wyjścia, które ma 50 ohmów, to wpływu nie powinno być żadnego, prawda? No oczywiście wpływ, jak się okaże za chwilę, jest. I tak na oko w pierwszym podejściu powinno być tak. 10 megaohmów, zero wpływu. Sonda 1 kOhm, czyli rezystancyjna, no powinien być jakiś wpływ, no bo 1 kOhm przy 50 ohmach już trochę znaczy. No to zobaczmy. To jest sonda HP. Zobaczcie, gdzie jest zmiana. Oczywiście grzbiet jest praktycznie w tym samym miejscu, po prostu oscylacje trochę inaczej się układają, ale o, w tym miejscu, patrzcie, o tu, gdzie trzymam kursor, to jest sygnał oryginalny, a to jest sygnał po przyłożeniu sondy. Tu jest problem. Pojemność sondy gasi frakcję szybką w sygnale, czyli tam, gdzie jest zbocze, tam sonda niestety gniecie sygnał, bo dokłada swoją pojemność. Oczywiście te 10 megaohmów nie ma najmniejszego wpływu na ten tor, ale pojemność sondy owszem ma. I to jest to samo tylko dla kolejnej sondy, teraz dla sondy Texas. Jest takie samo wypłaszczenie, tylko dłuższe i chyba pod tym względem sonda HP jest lepsza, bo Texas tłamsi sygnał na dłuższym fragmencie po zboczu. Ale jak widzicie, sonda, chociaż ma te 10 megaohmów, to ma też pojemność i ten wpływ właśnie tej pojemności widzimy. No tłamsi ten szybki sygnał, ale zwróćcie uwagę, że ona tłamsi amplitudę, a nie specjalnie zbocze. Zbocze jest ciągle niezłe i na zbocze to nie ma specjalnego wpływu. To właśnie dzięki temu, że tam, jak Wam rysowałem, na samym wejściu jest taki mały opornik, i to on jakby oddziela główną część pojemności, którą wykazuje sonda, od wejścia. Ale trochę pojemności tak czy siak sonda swojej takiej, że takiej bezpośredniej dokłada, więc no niestety właśnie taki jest wpływ na taki tor dopasowany.
No i wreszcie sonda rezystancyjna siermiężna, która właściwie no, tylko zmienia charakter oscylacji tutaj, one się wypłaszczyły, bo sonda troszeczkę no, wytłumia, sonda rezystancyjna no, trochę wytłumiła te oscylacje, w sumie poprawiła odbicia, ale no, właściwie to wrócę do pierwotnego przebiegu. Tak wygląda przebieg oryginalny, a tak wygląda przebieg po dotknięciu sondą rezystancyjną. No właściwie ona jakby tutaj dość szczęśliwie przewróciła oscylację jakby w drugą stronę i to nawet lepiej wygląda, ale to jest akurat przypadek. Poza tym specjalnie wpływu na ten sygnał nie ma, nie tłamsi. Tutaj właściwie te oscylacje układają się właśnie w taki, ten takie, to takie niefajne, powolne dojście tego generatora. Oczywiście tu jest zmiana, bo jednak 1 kOhm jest odczuwalny i tutaj no, grzbiet jest trochę niżej, ale w porównaniu z tym, że tutaj nie paskudzi tej części szybkiej, to i tak jest super. No i teraz kolejny eksperyment i znowu ten czerwony sygnał to będzie nasz przebieg odniesienia. On tutaj ma sporo oscylacji, ponieważ to jest eksperyment następujący. Ja będę zwiększał rezystancję źródła sygnału. I żeby to zrobić, musiałem dorobić taką prymitywną, dodatkową płyteczkę. No już nie chciałem Wam tutaj zabierać czasu kolejnym zdjęciem. Ta płyteczka nie ma pełnego dopasowania, właśnie dlatego, że będę tutaj zwiększał rezystancję. No to nawet przed zwiększeniem rezystancji są oscylacje, ponieważ tam są na tej płyteczce są odbicia. Ale to nie będzie nam przeszkadzało tak specjalnie w ocenie tego, co się dzieje. To jest sonda rezystancyjna, która pokazuje no, oscylację w danym miejscu, gdzie jest 50 ohmów. I przy rezystancji 50 ohmów, a po prostu płyteczka była mi potrzebna po to, żebym miał co dotykać sondą. I gdzie to płyteczkę, w której mogę wymieniać rezystory. No to jest 50 ohmów. Zwiększyłem rezystancję do 100 ohmów, amplituda troszeczkę spadła, no bo sonda kiloohmowa przy 100 ohmach już tłumi no, o 10%, ale zobaczcie, że oscylacje znowu trochę się przygasiły, bo sonda jednak ma mniejsze pasmo niż oscyloskop sam z siebie, więc oscylacje się wygasiły, ale jeśli chodzi o zbocze, to jest praktycznie takie samo. Więc zwiększyłem rezystancję dwa razy, zbocze pozostało takie samo, oscylacje trochę się zmieniły co do rozkładu, bo no to po prostu otoczenie tego punktu, którego dotykam, się też zmieniło. No i to jest sonda rezystancyjna, a teraz zobaczmy, jak to jest z sondami pasywnymi, biernymi. No to jest nieszczęsna sonda HP, która ma ten właśnie takie wypłaszczenie na samym zboczu, no naprawdę bolą mnie oczy, jak na to patrzę. I to jest przy 50 ohmach. W tej chwili czas narastania, no niestety z tą półeczką tutaj to wychodzi całkiem spory, około 2 nanosekund. A teraz zwiększymy, ale patrzcie na zbocza. Teraz zwiększę ten czas, przepraszam, zwiększę rezystancję. No i widać wyraźnie, że pasmo sondy wyraźnie spadło. Ta oscylacja nawet się zmniejszyła, więc jakby ten sygnał wygląda lepiej, bo się po prostu bardziej przycałkował. I to właściwie wszystko, co bym chciał Wam pokazać. Tu już nie rozwijałem tego bardziej, bo nie chciałem mnożyć zdjęć. Mniej więcej możemy powiedzieć o tej sprawie, że ponieważ główną rzeczą, którą sonda bierna, pasywna wrzuca do obwodu badalnego, to jest pojemność, to poza takimi małymi rezystancjami źródła sygnału, kiedy ona zacznie rosnąć jeszcze bardziej, to musimy się liczyć z następującą taką z grubsza proporcjonalnością, czyli większa rezystancja źródła sygnału, na przykład większa, nie wiem, ma 150 ohmów, jakiś punkt, który mierzymy. Sygnałowo ma rezystancję, ten punkt, który mierzymy w jakimś układzie, ma 150 ohmów, czyli to jest 3 razy tyle niż rezystancja pomiaru częstotliwości granicznej sondy. No to z grubsza musimy się liczyć z tym, że
częstotliwość proporcjonalnie spadnie. Może nie dokładnie 3 razy, czyli z 50 ohmów, jak robimy 150 ohmów, to jest 3 razy. To powiedzmy, że pasmo z 500 MHz nie spadnie 3 razy, ale może spaść 2 razy. A przy jeszcze większych rezystancjach już to będzie wprost właściwie proporcjonalne. Czyli zwiększamy RG, pojemność sondy zostaje stała. Stała czasowa rośnie proporcjonalnie do RG. Pasmo, którym sonda może się wykazać, spada proporcjonalnie już wtedy do rezystancji źródła sygnału. No i myślę, że to, jeśli chodzi o te pomiary i zdjęcia z tych pomiarów, to wszystko. I możemy przejść do podsumowania. Tak wygląda tajemnicze wnętrze sondy rezystancyjnej, do zrobienia której Was po raz kolejny namawiam. To nie jest trudne. Wszyscy, którzy robią rzeczy szybsze niż kilkadziesiąt, niż kilkanaście megaherców, powinni się w takie coś wyposażyć. I sugeruję usilnie, żebyście właśnie ją zrobili. Nawet jeżeli macie pieniądze i możecie kupić. A wiecie dlaczego? Dlatego, że sondy, przynajmniej te, które widziałem w katalogach rezystancyjne, miały jeden zasadniczy feler. Taki, powiedziałbym, gruby feler. Nie miały tego czegoś. To jest kondensator. Zaraz powiem, dlaczego on jest taki ważny. Najpierw budowa tego, co jest w mojej strzykawce. Pasek laminatu cienki, dwustronny, pod spodem jest masa. Tu jest wycięty, nawet nie wytrawiany, wycięty pasek o szerokości mniej więcej 100 milców, czyli 2,5 mm, bo to jest przy takiej grubości, na takim laminacie typowym FR4, 1,5 mm, taka szerokość ścieżki daje linię paskową niesymetryczną o impedancji 50 ohmów. Więc ponieważ my się przechodzimy tutaj na kabel koncentryczny 50 ohmów, to ta linia powinna być paskowa, też 50-ohmowa. I ona jest tutaj rozcięta też dłutem w paru miejscach na 3 elementy. Znaczy w mojej wersji są tylko 2 elementy, bo tu to jest wersja rozwojowa. Żeby było dokładnie 950 ohmów, bo 950 ohmów i 50 ohmów daje dokładny podział przez 20. Kiloohm przez i 50 ohmów daje podział przez 21. Więc no, żeby trochę sobie ułatwić liczenie, możemy spróbować zrobić 950. 950 daje się złożyć na przykład z dwóch takich wartości, 270 ohmów i 680 ohmów. Tu jest przylutowane ostrze szpilki, kawałek szpilki bez łebka, odcięty łebek. Jak najkrócej tutaj, byleby się mechanicznie tutaj ten kolec dał przylutować i się trzymał. Kolec masy tu wprawdzie nie jest przylutowany od spodu, ale w desperacji można by było tak zrobić, żeby był kolec masy od spodu. Ale właściwie, jeżeli ktoś nie potrzebuje, nie wiem, aż 1,5 GHz, to może w ogóle nie robić tej masy krótkiej, tylko korzystać z kabla, z długiej masy. Po prostu można przylutować kabel od spodu, tam od spodu jest masa. Do tej masy przylutowujemy tutaj też oplot, co tutaj tak niezdarnie próbowałem zaznaczyć. Oplot od spodu przylutowujemy oplot kabla, a żyłę środkową, oczywiście tę gorącą, przylutowujemy do tutaj tego wyjściowego końca linii paskowej. To wszystko, to wszystko. I teraz, dlaczego uważam, że ten czerwony kondensator jest taki ważny? Ano dlatego, że ta sonda bez tego kondensatora, taka zwykła, jeżeli jest bez tego kondensatora, to niby ma taką zaletę, że przenosi składowe stałe. I to jest w ogóle przydatne. Zwykła sonda bierna pokazuje przecież składowe stałe i często z tego korzystamy. Możemy włączyć DC albo wyłączyć DC w oscyloskopie i wtedy mamy te składowe stałe albo nie. To jest fajne. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale tu Wam proponuję odpuścić, żeby zrezygnować z przekazywania w ogóle składowych stałych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta sonda zostanie dopięta teraz do układu badanego, to będzie się zachowywała jak po prostu opornik 1 kiloohmowy dołączony do masy.
No i teraz sobie wyobraźcie, że mamy taki układ, że jest jakiś tranzystor. W torze szybkim albo wielkiej częstotliwości. I tu ma zupełnie zwyczajną polaryzację. Jakimiś opornikami, bo ja wiem, nie będą to pewnie jakieś bardzo duże wartości. Ale załóżmy takie. Tutaj coś jest, być może tutaj coś jest, mniejsza z tym. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, bo większość z was jest dostatecznie dobrze do tego przygotowana, że jeżeli tutaj przywalimy 1 kΩ w to miejsce, a tym czymś jest sonda bez tego kondensatora, to przepolaryzujemy ten tranzystor. W najlepszym przypadku on będzie miał zupełnie inny punkt pracy i będzie działał, a w gorszym w ogóle nie będzie działał, bo będzie miał za niski potencjał bazy. W każdym razie będzie to zupełnie inna sytuacja z tą sondą i bez tej sondy. A jeżeli mamy tutaj rozpięcie dla składowych zmiennych, to jest taki obwód. I teraz, jeżeli to jest układ szybki, to polaryzatory mogą, na polaryzację to nie wpływa. Z kolei, gdyby to były rezystory takie, które ta rezystancja byłaby z poprzedniego stopnia, rzędu paru kilo, to nie byłby układ szybki. Więc najprawdopodobniej poprzedni stopień ma tutaj na przykład, nie wiem, kolektor z powiedzmy 150-ohmowym opornikiem i tutaj jest kolejny tranzystor, znaczy wcześniejszy tranzystor, który ma taki sygnał, a ten stopień po prostu ma własną polaryzację, żeby nie psuć rezystancji tego węzła dla sygnału, no to ma dużymi w miarę opornikami. I teraz z punktu widzenia sygnału to jest 150 ohmów obciążone 1 kiloohmem. To nie będzie duża strata. Natomiast dla punktu pracy kiloohm może po prostu rozwalić działanie układu całkowicie. I dlatego, jeżeli już macie to robić, to sugeruję właśnie, no trudno, nie mamy tej informacji o składowej stałej, za to prawie bezkarnie w układ szybki możemy taką sondę wtykać i prawie mamy taką, no może niepewność, ale duże prawdopodobieństwo, że on nie naszkodzi za bardzo w tym układzie, nie będzie przepolaryzowywał tranzystorów. To dlatego ta pojemność jest taka ważna, a sondy, te, które widziałem, kupne, pomimo tego, że były strasznie drogie, a składały się z jednego opornika, bo firmy bogate stać na to, żeby zrobić jeden opornik dokładnie o wartości 950 ohmów, bardzo drogie, no nie miały właśnie tego kondensatora, bo widocznie uważali, że to jest takie jakieś nieeleganckie. A to jest po prostu w tym momencie mniej użyteczna wersja. Więc ta sonda dla układów szybkich jest zdecydowanie lepsza. Używają jej ludzie przecież już od bardzo, bardzo wielu lat. Tylko no, ci, którzy bardzo chcą wierzyć w mit szybkiej i pewnej sondy biernej, nie mogą się zmusić do tego, żeby przejść na właśnie tego typu sondę rezystancyjną. I jeszcze ostatnie rzeczy, o których chciałbym wam opowiedzieć. Na potrzeby właściwie teraz tego filmu pomyślałem trochę, czy nie można by było jakoś się wspomóc, że tak powiem, w tym braku informacji o składowej średniej badanego węzła. I myślę, że mogę wam przedstawić taką propozycję, sam jej jeszcze nie zrobiłem, ale no tak na 90% ją zrealizuję, bo ja częściej znacznie korzystam z sondy rezystancyjnej niż zbiernej w swojej robocie, tej szybkiej, to sondy te bierne używam jakby pomocniczo, głównym dotykaczem układu, który uruchamiam, jest sonda rezystancyjna. Więc być może to mi się, że tak powiem, zwróci, że będę miał informację o składowej stałej, tylko za chwilę przerysuję na tablicy schemat i będę już kończyć.
Narysowałem trzy fragmenty schematów. Najpierw zacznę od tego czerwonego, bo nie powiedziałem tego przy poprzednim schemacie z tej podstawowej sondy rezystancyjnej, którą mam w strzykawce. Otóż jeżeli oscyloskop ma 50 ohmów, to nic nie trzeba robić, tylko w oscyloskopie trzeba to 50 ohmów włączyć, żeby ta sonda działała, ale może być tak, że ktoś chce tego używać, a ma oscyloskop, który nie ma 50 ohmów, tylko ma wyłącznie 1 megaohm, no to trzeba to terminowanie zrobić w pudełku przy złączu, niestety. Trzeba tam zrobić jakąś minimalną płytkę, choćby zapakować ją w termokurczkę, a w tej płytce dać 50 ohmów do masy i dopiero wyprowadzić złącze BNC do podłączania się do oscyloskopu. Notabene, jak tutaj dacie opornik 51 ohmów, bo ludzie miewają też mity na temat, takie jakieś magiczne przekonanie na temat dopasowania, że to musi być równo 50. Nie, nie zauważycie różnicy w ogromnej większości sytuacji, nie zauważycie różnicy między 50 a 56 na przykład ohmami. Jak możecie dać 51 ohmów, to super. Więc na taki zabieg musimy zrobić wtedy, kiedy oscyloskop 50 ohmów w sobie nie ma. To musimy te 50 ohmów przy samym gnieździe oscyloskopowym dać własne. A to jest wersja taka, którą ja prawdopodobnie sobie zrobię z wyprowadzeniem składowej średniej, która jest w badanym układzie, ale odcięciem składowej stałej sondy. Czyli ta sonda nie przenosi, tak jak poprzednia, ten model, który już istnieje, nie przenosi składowych stałych, jeśli chodzi o oscyloskop de facto. Więc na oscyloskopie ciągle nie będzie można tej składowej średniej zobaczyć. Natomiast w ten sposób można tutaj trzeba znowu zrobić przyłącze do oscyloskopu nie sprowadzające się do samego wtyku BNC, tylko no tutaj musi być to małe pudełeczko. Z tego pudełeczka zamierzam wyprowadzić po prostu jakieś styki, do których będzie można podłączać woltomierz. Ten woltomierz będzie na bieżąco wtedy pokazywał składową stałą w danym węźle. Sonda dalej nie obciąża dużym prądem stałym węzła, ponieważ 50 ohmów jest odcięte i no obciąża dużo większą rezystancją, bo no tak mniej więcej tutaj będzie ze 20, 15, 20, może 30 kilo ohmów, co dla układów szybkich jest rezystancją ogromną. Filtr, żeby nie wyprowadzać sygnałów szybkich jakby na zewnątrz, żeby nie promieniowało woltomierz i woltomierz będzie mógł wtedy pokazywać, jaka jest składowa średnia w danym węźle. I jeszcze wariant taki dla oscyloskopu 1-megaohmowego, to jest wariant siłą rzeczy wolniejszy, nie pozwoli w pełni wykorzystać pasma, ale nie chcę Was już w tym męczyć, ale gdyby ktoś chciał właśnie zrobić taką sztuczkę, to ojej, narysowałem wszystko oprócz jednego dość ważnego opornika. To jest mniej więcej taka sama idea, czyli sonda nie pobiera prądu stałego dużego, bo 50 ohmów jest odcięte tym pierwszym kondensatorem. Oscyloskop też jest odcięty kondensatorem. Natomiast tędy przez te 22 kilo przekazywana jest informacja o składowej średniej układu badanego. Jeżeli się nie pomyliłem, bo dopiero co to wymyśliłem, więc sprawdźcie mnie. Tu jest megaohmowy oscyloskop, to się nadaje tylko do megaohmowych oscyloskopów. I tu jest odcięcie z kolei znowu, żeby ta składowa średnia nie zwarła się do tych 50 ohmów, to jest ten drugi kondensator. I poprzez 22 kilo oscyloskop widzi składową średnią węzła badanego. Niemniej, tak czy siak, dolnych częstotliwości ta sonda dalej nie przepuszcza, więc no tutaj będzie częstotliwość graniczna jakieś tak na oko ze 600 Hz. No i myślę, że to tyle.
Jeszcze jedna uwaga, bo być może ktoś słyszał i też ma stosunek do tego zbyt nabożny, że takie duże kondensatory mają coś takiego jak rezonans własny bardzo nisko. Tak, to jest prawda. Czyli jest coś takiego jak rezonans własny takiego kondensatora i to jest po prostu ze wzoru Thomsona. Ta pojemność, w tym wypadku 470 nanofaradów, i we wzorze Thomsona to pracuje z indukcyjnością doprowadzeń, która może być od 1 do 3, powiedzmy dla typowych kondensatorów, od 1 do 3 nanohenrów. No tylko, że owszem, ta indukcyjność tutaj jest i ten rezonans jest bardzo nisko, bo to może być dla takiego kondensatora, to może być nawet, nie wiem, 3-5 MHz. Można to policzyć, ale to niewiele zmienia, dlatego że przy częstotliwości, powiedzmy, nawet 0,5 GHz, ta indukcyjność, która tutaj siedzi, to będzie tutaj taka indukcyjność, powiedzmy, doprowadzeń tego kondensatora, siedzi w szereg z punktu widzenia sygnału takiej dużej rezystancji, prawie kiloohmowej. Więc gdyby to miało przeszkadzać, to musiałoby ta indukcyjność musiałaby mieć bardzo duży moduł impedancji. No to żeby to naprawdę zaczęło szkodzić, to częstotliwość dla takich indukcyjności, które mają typowe kondensatory SMD, musiałaby być kilkanaście gigaherców. Więc spoko, na te częstotliwości tak nie każdy wchodzi. Więc tyle na temat potencjalnych takich bardziej wymyślnych sond rezystancyjnych i takich, no jestem, no nie sprawdzałem tak na 100%, ale no na 99,5%, a nawet na 99,9% takich nie ma. Musimy, jeżeli chcemy z czegoś takiego korzystać, musimy je sobie zrobić. Ostatnia uwaga, strasznie długi mi ten film wyszedł, a miał być krótki. Ostatnia uwaga, woltomierz, zwykły pomiar napięć stałych w układzie szybkim. Banalna sprawa. Woltomierzem chcemy zmierzyć jakieś napięcie zwykłe, stałe w danym punkcie, w badanym układzie. Nie powinno się tego robić, dotykając woltomierzem, drutem woltomierza wprost, tym stykiem woltomierza wprost do układu badanego, bo to jest ogromna antena i w ogóle nie wiadomo, co to jest. Pojemność dla układu, antena, która wypromieniowuje ten sygnał, którego właśnie żeśmy dotknęli w przestrzeń. Więc taką rzecz załatwiamy w bardzo prosty sposób. Bierzemy opornik, jak nie mamy zrobionego jakiegoś takiego, że tak powiem, kolca. Bierzemy opornik przewlekany, na przykład, nie wiem, 15-20 kg. Łapiemy... Niech będzie, że 22 kilo jest sponsorem tego odcinka. Łapiemy taki opornik tutaj woltomierzem. Na przykład ja użyłem krokodylków, które tutaj łapią, którym tutaj łapię ten jeden koniec, a drugiego używam jako kolca. I w tym momencie tutaj te 22 kilo wytraca cały sygnał WC czy szybkich zboczy, wytracaj, w tym miejscu praktycznie już tego nie ma. Mam zrobiony taki kolec, dość niedawno zrobiłem, który ma po prostu łatwość, że można łatwo złapać, a po drugiej stronie jest igła, którą łatwo jest kłuć układ, bo taki zwykły przewlekany opornik, to jemu się ten drut gnie i po jakimś czasie można dostać w ścieku. Myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem. Na dzisiaj trochę długo wyszło. Przepraszam, jeżeli dotrwaliście do końca, dajcie kciuka do góry. Poproszę jak zwykle o subskrypcję i jeśli możecie gdzieś to rozpowszechniać ten kanał, to rozpowszechniajcie. Uwaga, jest bardzo blisko do zakończenia przygotowań pierwszego odcinka, bo będzie prawdopodobnie co najmniej będą dwa odcinki na temat problemu z wtórnikiem emiterowym, więc już być może całkiem niedługo, może i w następnym filmie już będę gadał jakby wprowadzenie do kłopotów
będę gadał o właśnie o tym, co się może z wtórnikiem dziać, czyli będzie to wprowadzenie do kłopotów z wtórnikiem emiterowym, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę bardzo. Do widzenia.